Znowelizowane prawo drogowe nakłada obowiązek noszenia elementów odblaskowych na każdego, kto po zmroku porusza się poza terenem zabudowanym. Policjanci codziennie prowadzą działania bezpieczni po zmroku. Kontrolują przede wszystkim pieszych na terenie powiatu radomskiego. Sprawdzają, czy posiadają elementy odblaskowe. Zgodnie z rozporządzeniem ministra, rowery powinny być wyposażone w światła o kolorach białym, czerwonym i odblask koloru czerwonego. Jednak z przestrzeganiem przepisów nie jest najlepiej. Tylko w czasie ostatnich 2 tygodni radomska drogówka ukarała mandatami kilkudziesięciu pieszych i rowerzystów, którzy po zmroku poruszali się poza terenem zabudowanym, bez kamizelek i elementów odblaskowych. Niestety doszło także do 2 wypadków śmiertelnych. Jeden we wtorek w miejscowości Słupica, drugi w środę w Wielogórze. W obu przypadkach piesi weszli na jezdnię poza miejscem tego wyznaczonym, poza przejściem dla pieszych. Żaden z mężczyzn nie miał żadnego elementu odblaskowego, który by poprawił widoczność jego na drodze. Warto pamiętać, że pieszy idący po zmroku i nieposiadający elementów odblaskowych jest widoczny dla kierowcy z odległości 40 metrów. Ta odległość zwiększa się do 100 metrów w momencie, gdy pieszy takie elementy odblaskowe posiada. Za brak odblasków grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł.